Tytuł kursu: Roboty tynkarskie. Moduł: Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Temat: G-StarCAD. Programy komputerowe służące do sporządzania rysunków inżynierskich mają bardzo wiele zalet, do których należą m.in. natychmiastowe uzyskiwanie wymiarów rysowanych obiektów, nanoszenie poprawek i modyfikacji niezależnie od poziomu zaawansowania prac nad projektem oraz możliwość wykonywania animacji komputerowych, które umożliwiają lepsze wyobrażenie o sposobie funkcjonowania poszczególnych elementów wyposażenia. Podstawowym narzędziem do tworzenia rysunków technicznych 2D i 3D, uważanym za najlepszą i najtańszą alternatywę do AutoCAD-a, jest program G-StarCAD. Program został wyposażony w bardzo bogaty zestaw funkcji do rysowania różnego rodzaju linii, kształtów, wymiarowania zarówno w przestrzeni dwuwymiarowej, jak i trójwymiarowej. Warto pamiętać, iż każdy nawet najbardziej złożony projekt składa się w rzeczywistości z kilku powtarzających się obiektów, takich jak linie, łuki czy okręgi. Do wykonania tych obiektów wystarczy opanować kilka podstawowych poleceń. Polecenia te znajdziemy na pasku Rysuj w zakładce Domowa, a jeżeli mamy wersję w języku angielskim, zakładkę tą znajdziemy pod nazwą Home. W zakładce Domowa widnieje rozwinięcie Linia. Jest to jedna z najczęściej używanych funkcji. Polecenie to daje nam możliwość rysowania pojedynczego odcinka lub krzywej łamanej składającej się z pojedynczych odcinków. Kolejnym, często wykorzystywanym narzędziem jest polilinia, która umożliwia rysowanie krzywej składającej się nie tylko z odcinków linii prostej, ale także z łuków. W odróżnieniu od linii, polilinia posiada różne grubości, które możemy definiować śledząc podpowiedzi w polu dialogowym. Narzędziem, które umożliwia wypełnienie wnętrza w zamkniętych figurach płaskich, jest kreskowanie. Polecenie Kreskuj wywołujemy za pomocą ikony zawartej w pasku narzędzi Rysuj. Program G-StarCAD świetnie radzi sobie podczas pracy z zaawansowanymi i rozbudowanymi projektami, a także współpracuje z wieloma nakładkami branżowymi, takimi jak CAD Profi, BIG w dziedzinie architektury, mechaniki, elektryki, konstrukcji stalowych, żelbetowych, wentylacji i innych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.